witajcie. Dzisiaj chciałbym 26 października w ten poranek zaprosić was trochę nietypowo, bo na trening, który nie tylko jest związany z tym, co jest za mną, czyli z bieżnią, ale przede wszystkim na ten trening, który każdego dnia pozwala nam przeżyć dzień, który dodaje nam sił, aby w tym, co robimy, w tym biegu, mogliśmy przetrwać. I Słowo Boże, które dzisiaj chce nas prowadzić, 26 października we wtorek, zapisane jest w Księdze Psalmów, gdzie psalmista tak właśnie pisze: jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. A w liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, w 1 i 2 wierszu tak czytamy: biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Drodzy, właśnie, biegnijmy wytrwale. I dzisiejszy odcinek faktycznie mógłby być poświęcony bieganiu. Bieganiu, które dla mnie stało się pewnego rodzaju nie tylko przyjemnością, ale także treningiem. A wiecie dobrze, że w treningu jest potrzebna wytrwałość, a w tym treningu również potrzebne są pewne rzeczy, które ten trening nam ułatwiają, które są pomocne. I dzisiaj w Księdze Psalmów czytamy słowo, które mówi nam o tym, że nie złoto, nie inne drogocenne rzeczy, którymi możemy się chlubić, są wartościowe, ale jest ten, który jest największą naszą chlubą. Nasz Stwórca, Pan Bóg. Drodzy, gdybyśmy to dzisiaj odnieśli do treningu, do biegania, to wiemy dobrze, że są różne rzeczy, którymi poprawiamy swoją kondycję, które dają nam tą pewność, że ten trening jest przyjemny, skuteczny. Mamy wiele gadżetów, które pozwalają nam stwierdzić, że może ukończymy bieg, może ten trening będzie efektywny. Ale co z tego, jeśli tylko w tym będziemy upatrywać swoje postępy? Jeśli nic nie będziemy robić, tylko patrzeć się i kupować nowe gadżety, to tak naprawdę nie przynosi żadnego efektu. I dzisiaj właśnie o tym. O tym, aby biegnąć wytrwale. Za tym, który dał nam wspaniały przykład. Za tym, który pozwolił nam dobiec do końca. Ale nie tylko do końca mety, bo zawsze kiedy startujemy w jakichś zawodach, to myślimy o mecie. Ale to nasze, ta nasza chrześcijańska meta to meta, gdzie spotkamy się z naszym Stwórcą. Gdzie spotkamy się z Chrystusem, który jest tym najdoskonalszym w naszym mniemaniu trenerem, który pozwala nam, abyśmy mogli razem z Nim trenując dobiec do mety. Drodzy, list do Hebrajczyków mówi nam jeszcze o innych, którzy byli tymi, którzy pokazują nam, jak nasza wiara ma wyglądać. I u progu 31 października właśnie na tych ojców wiary chcemy spoglądać. Chcemy, aby nasz wysiłek,
nasz bieg był skuteczny. Mamy na kim się wzorować. Mamy tych wszystkich, którzy pokazują nam, jak nasze życie może wyglądać. A tym najdoskonalszym jest Chrystus. Drodzy, kiedy przygotowujemy się do jakiegoś biegu, który jest albo krótki, albo bardzo długi, zobaczcie, droga przed nami może być naprawdę daleka. Tu najczęściej też biegam i tu zacząłem, czy rozpocząłem swoją przygodę z bieganiem. Nie jest łatwo, bo często człowiek w pewnym momencie zastanawiał się, czy dobiegnie, czy starczy mu sił, aby powrócić do domu. Jest takie fajne powiedzenie wśród biegaczy, że jeśli przebiegłeś 5 km od domu, no to musisz wrócić tych 5 km. Ale często, drodzy, się to może nie udawać. I w naszym życiu chrześcijan też mamy takie obawy. Też ta nasza wiara gdzieś tam zaczyna szwankować. Dlatego dzisiejsze słowo z listu do Hebrajczyków, które mówi nam o tym, abyśmy patrzyli na tych, którzy swoją wiarą, swoim życiem, a w szczególności patrzyli na Chrystusa, który w swoim biegu nie ustaje i który daje nam siłę każdego dnia, abyśmy w tym biegu nie ustawali. Zapraszam was, drodzy, do takiego treningu. Nie tylko tego treningu biegowego, ale takiego treningu, w którym odnajdziemy inspirację, odnajdziemy tą siłę i moc do tego, aby nasz kolejny dzień, nasz kolejny tydzień, nasz kolejny miesiąc, rok życia przebiec i dobiec do mety, w której znajduje się ten, który jest sprawcą wszystkiego. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Pozdrawiam was serdecznie i błogosławię was. W imię Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.